Cześć, witajcie. Jak mówiłem wam ostatnio, przygotowałem dla was niespodziankę. No i pewnie niektórzy domyślali się, że tą niespodzianką może być konkurs. Oczywiście, że tak, będzie to konkurs, a wszystko to z tej okazji, że moja przygoda na YouTube trwa już rok. Zabawa ta, jak większość YouTube'owych konkursów, będzie polegała oczywiście na promocji, jakiejś tam promocji mojego kanału i wybranych przeze mnie filmów. Zanim jednak podam zasady udziału w konkursie, powiem, co będziecie mogli wygrać. Nagrodami będą ubrania robocze. Teraz, gdy nowy sezon budowlany się rozpoczyna, dużo budów właśnie widziałem, że już wystartowało. Myślę, że taka nagroda to fajny pomysł i każdemu się przyda. Jeśli ktoś będzie robił sam, więc jak najbardziej mu się to na pewno przyda, a jeśli nie, to zawsze jakieś takie ubranie robocze do pracy przy domu jest potrzebne. I tak, do wygrania będą spodnie, bluza, buty robocze oraz gogle ochronne. A jeśli frekwencja w tej zabawie będzie na tyle duża, to przewiduję również nagrody pocieszenia. Ok. No tak, z tego typu nagrodami jest jednak pewien problem. Mianowicie, no, trudno przewidzieć, jaki rozmiar będzie nosiła osoba, która wygra, tak, daną nagrodę. Dlatego też postanowiłem na razie nie kupować tych ubrań, tych rzeczy. Natomiast zrobię to po tym, jak osoby, które wygrały, zostaną wylosowane i wtedy skontaktuję się z nimi właśnie w sprawie rozmiaru, jaki noszą. Jeszcze tak, te nagrody oczywiście tak, będą przypisane do wybranych przeze mnie 4 filmów. Każdy film będzie posiadał również minimalny próg, taką minimalną liczbę udostępnień, który będzie musiał zostać osiągnięty, abym przystąpił do losowania danej nagrody. I właśnie jeśli ten próg zostanie przekroczony, przynajmniej o 5 kolejnych udostępnień, wtedy za każde 5 takich udostępnień będę losował nagrodę pocieszenia, która będzie się składała z 2 par rękawic roboczych i okularów ochronnych. Taki zestaw pocieszenia będę losował. No oczywiście nie jest to, jak i te główne nagrody, jak i te nagrody pocieszenia nie są jakimiś tam, nie wiem, super, mega, wow nagrodami, jakie na przykład mogliście widzieć na jakichś innych większych kanałach, no ale sami rozumiecie, ja nie prowadzę żadnej firmy, nie mam gdzie odliczyć sobie kosztów, tak, takiej promocji. Po prostu taką zabawę chciałem dla was zrobić. Myślę, że takie mimo wszystko za te 2 kliknięcia taka nagroda i tak jest całkiem satysfakcjonująca. Ok. Teraz czas na przedstawienie zasad gry. Osoby, które będą chciały wziąć udział w konkursie, no będą musiały spełnić następujące warunki. No i takim pierwszym głównym warunkiem, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, no to oczywiście subskrypcja kanału, do której również wszystkich innych zachęcam. Następnie łapka w górę pod tym filmem, który oglądacie, a także pod filmami, które będziecie wybierać, do których będą przypisane konkretne nagrody. No i dalsza część będzie już odbywała się na Facebooku. Takim głównym i obowiązkowym punktem jest oczywiście polubienie strony, do której link widzicie na ekranie. A następnie będzie trzeba odszukać tam, raczej będzie podwieszony taki post i później poniżej też będą się znajdowały już poszczególne posty konkursowe. Trzeba udostępnić ten post, w którym są opisane zasady konkursu i link do tego filmu, który teraz widzicie. Udostępnić publicznie na osi czasu, tak jak to widzicie na ekranie. No jest to konieczne do tego, żebym mógł później zweryfikować, tak, czy dana osoba ten post udostępniła, jak i również udostępnić post, z którego nagrodę wybieracie. Do każdego filmu jest przyporządkowana jedna nagroda.
Jeśli chcecie wylosować, załóżmy, spodnie, to musicie udostępnić ten film, do którego te spodnie są przypisane, w ten sam sposób, co ten post poprzedni. I oczywiście możecie udostępnić wszystkie filmy, tak? Wtedy weźmiecie udział w losowaniu wszystkich nagród. Jak i również taki ostatni punkt, który należałoby spełnić, to komentarz pod postem właśnie z wybranym filmem. Komentarz typu biorę udział w konkursie, tak, żebym po prostu wiedział, że te osoby, które napisały komentarz, to są te osoby, które biorą udział w tym konkursie. No i z tych osób będę oczywiście tak tworzył listę osób do losowania. Także nie zapomnijcie o tym komentarzu, o takim słownym zgłoszeniu się do udziału w konkursie. I jeszcze teraz taka ważna rzecz na koniec. Losowanie nagród odbędzie się wtedy, gdy ten minimalny próg, o którym mówiłem Wam wcześniej, minimalny próg udostępnień zostanie przekroczony przy wszystkich postach, tak? No bo oczywiście nie będę tych nagród zamawiać na raty, wolałbym wszystkie zamówić za jednym razem, gdy już będę znał wszystkie dane, tak? Więc jeśli wszystkie progi, mam nadzieję, że nie będą zbyt duże, no nie wiem jakiej frekwencji się spodziewać, mam nadzieję, że zbyt dużego tego progu nie ustaliłem dla poszczególnych filmów, no i że szybko zostanie osiągnięty, do czego Was wszystkich chętnie zapraszam. No i właśnie po tym zostanie osiągnięte te progi, będziemy losować, to będzie też już w osobnym filmie. Natomiast jeszcze zobaczymy, jeśli się okaże, że może się przeliczyłem i ten próg jest ciężki, tak, do przebicia, no to w takim razie w jakiś tam sposób będę interweniował i może jeśli przez długi czas nie uda się go osiągnąć, jakoś to zmniejszymy, ale zobaczymy wszystko jak pójdzie. Mam nadzieję, że nie będzie tego trzeba robić. A teraz pozdrawiam Was wszystkich, do zobaczenia, no i bierzcie udział w konkursie. Cześć!